Mszę świętą dziesiątą w niedzieli okresu zwykłego odprawi ksiądz Michał Lewoń. Homilię wygłosi ksiądz Michał Lewoń. W tej mszy świętej modlić się będziemy. W 8. rocznicę święty kapłańskim księdza Michała Lewonia, opieki Ducha Świętego i Matki Boskiej i świętego Wojciecha. Potrzebuje tego wsparcia, abyśmy mogli żyć coraz lepszym życiem, abyśmy mogli przebaczyć sobie, przebaczyć bliźniemu, przebaczyć światu i z pełną taką nadzieją pójść do przodu w naszym życiu. Bogu wszechmocny. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmocny.
się. Boże wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i swoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry, chorób wszedł do pewnej grody. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura, rozwalająca góry, druzgocąca skały, szła przed Panem. Ale Pan nie był w wierze. A po wichurze trzęsienia ziemi, Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym w ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do grobu. A wtedy rozległ się głos idącego do niego: co ty tu robisz, Eliasz? Eliasz zaś odpowiedział: żaliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze. Rozweselili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy Pan rzekł do niego: wyruszaj swoją powrotną drogę ku pustyni Damaszku. A kiedy tam przybędziesz, namaszczysz Hazela na króla Syrii. Później namaszczysz Jehu, syna Niemczego, na króla Izraela. A wreszcie Eliasza, syna Szafata, z Albej Mechola, namaszczysz na proroka Bogowi. Oto słowo Boże. Thank you.
apostoła do Galatów. Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim wcześniejszym postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił podano. Natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem i zatrzymałem się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. Oto Słowo Boże. Całej Judei i po całej okolicznej krainie.
Oto słowo Pańskie. Pierwszą niedzielę czerwca 2015 roku rozpoczęliśmy tutaj ponownie mszę świętą w języku polskim. Dzisiaj to jest radosna uroczystość obchodów naszej pierwszej rocznicy ponownej mszy świętej. Rozpoczęliśmy tę mszę świętą w liczbie 80 osób, może 80 paru osób. Tak ta liczba osób spadała aż do poniekąd cudu, jakim był odpust świętego Wojciecha, gdzie ten Kościół napełnił się ponownie wielką liczbą ludzi. I tak już od tego odpustu świętego Wojciecha ta liczba wciąż się utrzymuje. I to jest właśnie ten cud, że czasami na cud trzeba poczekać. Czasami na cud trzeba mieć cierpliwość. Czasami na cud trzeba pozwolić Panu Bogu go uczynić. W dzisiejszych czytaniach, czy to z pierwszego czytania z Księgi Królewskiej, czy z Ewangelii Świętego Łukasza, mówimy o cudzie. Jest mowa o cudzie, jest mowa o cudzie uzdrowienia. I byśmy mogli skupić się tylko na tym uzdrowieniu tego, który był umarły, ale dzisiaj bym wolał skupić się na tych, którzy byli wokół tej osoby, która była umarła. Bo cud nie tylko dotyczył tego, że człowiek umarły został uzdrowiony i ponownie żył, ale ludzie wokół tego człowieka, który był umarły, w obu przypadkach, w przypadku syna, ponownie odzyskali nadzieję. I byśmy mogli stwierdzić, że cud nadziei jest cudem mniejszym niż cud uzdrowienia kogoś, kto był umarły, wskrzeszenia kogoś, kto był umarły. Dla tego, który umarł, to był wielki cud, ale dla tych, którzy wokół niego byli zebrani, to nadzieja, która była wzburzona, powstała poprzez ten cud uzdrowienia, była tym cudem, który oni osobiście w sposób fizyczny, w swoim ciele, w swoim umyśle, w swoim sercu potrafili doświadczyć. I pomimo tego, że prędzej czy później ten syn umarł, my wierzymy, że ta nadzieja w tych ludziach nie umarła, że ta nadzieja, że Bóg jest w stanie czynić wiele, nie umarło. I ta nadzieja na końcu okazała się tą nadzieją nieśmiertelną. I dlatego ta nadzieja jest cudem większym niż uzdrowienie naszego ciała. Bo ciało prędzej czy później podlega naturalnym czynom. Starość, chorób i śmierci. Jedynie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest tym zmartwychwstaniem fizycznym, które nie obumarło ponownie. To samo jest z nadzieją, to samo jest z miłością, to samo jest z wiarą. Tą nadzieją, wiarą i miłość śmierć nie jest w stanie wyeliminować. Tą nadzieję, wiarę i miłość my w sposób nieśmiertelny przenosimy na tamtą stronę naszego życia. Ona istnieje. I dzisiaj tą wiarę, nadzieję i miłość celebrujemy. Świętujemy. Skupiamy się na tej wierze, miłości. I ufności. I łaski. Święty Paweł w liście do Galatów mówi o swoim własnym przemienieniu się.
To jest właśnie cudowne u świętego Pawła, że za każdym razem, kiedy rozmawia z innymi ludźmi, że za każdym razem, kiedy ewangelizuje, mówi o tym, co Pan Jezus uczynił w jego życiu. Daje świadectwo swojego nawrócenia. Daje świadectwo tego, jak mocny jest Pan Bóg w jego życiu. Dzisiaj święty Paweł poniekąd zachęca każdego z nas, abyśmy się zastanowili, w jaki sposób Pan Bóg działa w moim życiu. W jaki sposób Pan Bóg mnie przemienia. Ja nie sądzę, żeby Paweł, kiedy pędził do Syrii, do Damaszku, że miał nadzieję, że uzyska ten cud przemienienia swojego serca. Ten cud tego przemienienia serca świętego Pawła był dla niego samym wielką niespodzianką. Święty Paweł nie planował tego. Dlatego też my czasami, to jest rzeczą naturalną, ja też to samo robię, co i większość z Państwa, my tak Panu Bogu podpowiadamy, jaki ten cud tego przemienienia powinien być. My Jemu mówimy czasami dokładnie, Panie Boże, tego oczekujemy od Ciebie. Czasami tego cudu doświadczamy. Czasami innego cudu doświadczamy. Czasami dopiero po pewnym czasie jesteśmy w stanie zauważyć, że to było cudem. Dzisiaj, kiedy stajemy przed Bogiem, kiedy Boga będziemy przyjmować w Komunii Świętej, kiedy Boga słuchamy w Piśmie Świętym, kiedy otwieramy się na wiarę, nadzieję i miłość, która jest nieśmiertelna, mówimy Panu Bogu to, co Pan Jezus powiedział w Ogrodzie Oliwy. Panie Boże, niech Twoja wola się dzieje, a ja się już nie zgodzę. Powstańmy wspólnie i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony. Thank you.
Boży. Prosimy Cię dla całego Twojego Kościoła. Prosimy Cię dla całego Twojego Kościoła o radość głoszenia dobrej nowiny światu. Ciebie prosimy. Dla pasterzy niosących pocieszenie osobom chorym i cierpiącym. O dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Dla ciężko chorych i umierających. O ufną nadzieję na spotkanie z Tobą. Ciebie prosimy. Dla wszystkich naszych zmarłych. O Twoje miłosierdzie. Ciebie prosimy. Módlmy się o spokój duszy niedawno zmarłego świętej pamięci księdza Antoniego Bradło, który przez wiele lat w tej świątyni sprawował mszę świętą w języku polskim i hiszpańskim. Ciebie prosimy. O wstawiennictwo świętego Wojciecha, ósmą rocznicę święceń kapłańskich. Ciebie prosimy. I w cichości naszego serca przedstawmy Panu Bogu jeszcze nasze prośby i błagania. Módlmy się w sposób szczególny za parafię świętego Wojciecha, za księży tutaj posługujących, za tych, którzy tutaj służyli, za tych, którzy budowali ten Kościół, za ich rodziny, za tych, którzy wysławiali Ciebie, Boże, w tym Kościele. Ciebie prosimy. Panie Boże, oto są prośby Twojego ludu, które przedstawiamy Tobie. Prosimy Cię, abyś je wysłuchał. Modlimy się tak, jak Pan Jezus w ogrodzie oliwnym. Niech Twoja wola się stanie, a my się z nią zgodzimy. Modlimy się o to w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bóg zapłać za wszelkiego rodzaju tak.
Wejrzyj łaskawie na naszą posługę. Przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Czyńcie na moją pamiątkę.
dokonając śmierci i zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i chlieb zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wojciechem, Stanisławem, Faustyną, Janem Pawłem, Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Naszego Zbawiciela ośmielamy się śpiewać. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczniów.
Chrystusa, Pana naszego, Rodzice Dziewicy Maryi, na pamiątkę tajemnic życia, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławię i poświęcam te różańce w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panu, żeby powtarzali wspólnie ze mną. Ciebie, Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, biorę sobie dzisiaj za patronkę i opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich teraz i w godzinę mojej śmierci wspierała mnie swoją pomocą. Amen. Zostaliście przyjęci do żywego różańca i do udziału w odpustach różańcowych. Módlcie się wytrwale i żyjcie w miłości, a Bóg pokoju i łaski niech będzie z wami. Amen. Niech cały Kościół zna to, że ci panowie są właśnie w tym kościele, świętego Wojciecha w polskim kościele, poświęcili swój czas, chęci, aby oddać się Maryi i Różańcowi. Bo poprzez różaniec jesteśmy w stanie wiele uczynić. Bóg zapłać. Właśnie piękne, że mężczyźni na podobieństwo świętego Józefa starają się o to duchowy rozwój swój, ale też swoje rodziny i też Polonii tutaj w Apostolu. Tutaj wyższy park, tak więc Bóg zapłać. Biznesmenom,
sponsorom za nagrożenie, przekazywanie i udostępnienie kontaktów. Dziękujemy księżom, którzy nas wspierali i słowem, i duchem. Dziękujemy także tym, którzy byli przeciwko nam, tym samym umocnili naszą wiarę. Ponadto tak się złożyło również, że w miesiącu maju ksiądz Michał
zepsuć, albo pomogą zepsuć. Albo też i czasami w głowie nie może coś odbić, tak więc modlitwa, takie wsparcie duchowe zawsze jest potrzebne, tak więc Bóg zaprasza.